książka ta jest niezwykle wartościowa, ponieważ inspiruje, zachęca do myślenia, do rozumienia nawet naszych własnych zachowań, naszych własnych sposobów czy podejścia do różnych spraw. Weźmy wychowywanie dzieci. Ciągle obowiązują nawykowe, a więc takie, których nie weryfikujemy, nie analizujemy, ale wcale niedobre przyzwyczajenia, wcale niedobre metody. Na przykład straszenie dzieci. Czekaj, czekaj, jak nie przestaniesz, to powiem tatusiowi. Albo czekaj, czekaj, zaraz ci wleję. Albo jak będziesz mi dokuczać, to mamusia nie będzie ciebie kochać. Ja słyszę to na porządku dziennym w tej chwili. Mam akurat w rodzinie, mam małego wnuczka, więc często przebywam w takich miejscach, gdzie jest dużo rodziców i dzieci. I po prostu jestem przerażona, że ciągle działa nawyk czegoś, co się nazywa w psychologii czarną pedagogiką. Czyli wychowywaniem za pomocą zagrożenia, straszenia, zawstydzania, obwiniania, podczas gdy już świat dzięki nauce, dzięki wspaniałym badaniom, odkryciom, przekonaniu się wielokrotnemu, że dużo lepiej działa coś, co się nazywa i ma miejsce w nauce, nazywa się to pozytywne wzmocnienia. I żeby to wyjaśnić, polega na tym, że jeżeli ja chcę, żebyś coś zmieniła, czy żebyś coś zmienił w swoim postępowaniu, na przykład do dziecka się zwracam, to podkreślam, co ty dobrze robisz, co ty umiesz. I mówię, skoro tak pięknie umiesz pościelić łóżeczko, to na pewno też posprzątasz po sobie klocki. Czyli pozytywnie wzmacniam poprzez zwrócenie uwagi na to, co dziecko potrafi, co lubi, co umie. Dokładnie ta sama zasada weszła już w tej chwili na świecie, w krajach, które poświęcają temu dużo miejsca, dużo uwagi. Weszła do biznesu, weszła do przedsiębiorstw, do instytucji, do relacji szef, pracownik. U nas jeszcze nie. Ja nawet w swoim gabinecie często mam do czynienia z osobami, które właśnie się skarżą, że zwierzchnicy mają fatalne nawyki właśnie takiego mobbingowego czy przemocowego postępowania.